Siemanko, witam w takim informacyjnym filmie, którym pokażę i powiem parę ważnych rzeczy. Na początek zajmiemy się tym podsumowaniem całego roku, a dokładniej okresu od 2 lutego 2015 roku, kiedy założyłem kanał, i 27 grudnia, kiedy... Nie kończę, nie ma tak łatwo. No, zbliża się koniec roku, więc chciałem trochę podsumować w sumie to, co się działo. I tak wygląda wykres całych wszystkich, wszystkiego, co się działo. Widać, że tutaj w marcu kompletnie jest, nic się nie działo. Chyba jedno wyświetlenie albo dwa wyświetlenia. Ile tu jest? Jedno, dwa wyświetlenia max. O, dwa wyświetlenia są. Dwa wyświetlenia, czy tam cztery wyświetlenia w ciągu całego miesiąca. Potem się trochę pobawiłem, potem znowu w wakacje praktycznie nic. Wakacje to była pustka. No i znowu coś zacząłem wrzucać i najwięcej wyświetleń miałem dnia 17 listopada, kiedy to dostałem masę unlajków. Po prostu masę i nawet mogę ich chyba pokazać. Można to gdzieś pokazać, te unlajki. Jakoś tam pewnie można, ale udostępnienie, komentarze, filmy. Oceny pozytywne i negatywne. O, i weźmy negatywne tylko. To patrzcie, to jest wykres ocen negatywnych. Był okres, który dostawałem parę tych negatywnych, a potem bing, 17 listopada, proszę bardzo, 44 negatywne w jeden dzień, a tam średnia to jest jeden na parę dni, dostaję tam jakiegoś negatywa, tutaj jakieś 5 dostałem, nie wiem za co. Tutaj są jakieś filmy, bla bla bla. No dobra, no to jeszcze raz wejdźmy do tego, co było wcześniej, czyli do wyświetleń. Mieliśmy łączna ilość wyświetleń 3565 filmów wrzuconych, wrzuciłem około 93 jest udostępnionych filmów, więc średnio wychodzi 40 około wyświetleń na film, przy tym, że raczej nikt nie ogląda po parę razy moich filmów. To wychodzi na to, że ja mam 39 subskrypcji, czyli mniej więcej ilość subskrypcji przenosi się na średnią ilość wyświetleń danego filmu, tak? Danego czegoś, co wrzucę. Tego filmami to ja nie nazwę na pewno. I żadnymi odcinkami, żadnymi filmikami, nic. Nigdy tego nie nazywajcie, że Bobby Kufel nagrywa filmiki, bo to z filmikami ma tyle wspólnego, co nie wiem, Jarosław Kaczyński z odbudową Rzeczpospolitej. No dobra. To tyle z podsumowania całego roku i mam taką chęć przez cały 2016 rok tak trochę posiedzieć na tym i zobaczyć, jak dużo dam radę wykręcić i zobaczyć, czy jest to coś, co umiem robić, czy nadal coś, czego muszę się pouczyć. No to dobra, no to tyle z tego analityki, to zamkniemy analitykę, tutaj już jest Steam, no dobrze. To przejdźmy do loterii. Wiem, Bobby Kufel skamer, Bobby Kufel złodziej, reportujcie mnie za to, ale jeszcze... No, ja w każdym momencie mogę zrobić tą loterię, w każdym momencie. Mogę zrobić ją teraz, nagrać, ale to będzie chujowe. Ja mam wizję i do tej wizji potrzebuję paru osób. No i kurwa nie mogą się zgrać, bo a to święta, a to teraz Sylwestry, bo żeby pojechać na Sylwestra, to trzeba kurwa dwa dni wcześniej jechać, bo to jest normalne. No i dupa jest straszna, niesamowita z tą. Ja chciałem tutaj tak fajnie zrobić, jak jeszcze jestem w domu. Nie chcę wam zdradzać, ale kurczę, ja mam taką fajną wizję, tak mi się ona podobała. Natomiast no na razie mi się nie udaje jej zrealizować spokojnie. Nawet nie wiem, czy nie zorganizuję kolejnej loterii, zanim tą wycisnę, ale będzie. Będzie, wygracie. Można jeszcze spokojnie, tak jak tutaj pokazuję, można jeszcze się wpisać na tą loterię, jak ktoś chce, jak ktoś zapomniał. Ale max 10-12 losów. To jest max, które można wykonać. Można też kartami, można też nie tylko skrzynkami, można skinami, czymkolwiek. Polecam trzymać na kolejną, bo kolejna loteria też już wkrótce i też już powoli zbieram dość spory asortyment i już mam parę euro do wydania. Parę euro w itemach. Będzie też nagroda niespodzianka, ale to nie będzie super ekstra nagroda niespodzianka, więc no,
nie będziecie sprzedawali domu i wyjeżdżali na Hawaje na 5 lat i do końca życia żyli, wiecie, w luksusach, tylko dlatego, że wygraliście na loterii Bobka. Przynajmniej na razie. Może kiedyś będą takie loterie. Tu macie listę. Tu po prawej macie listę nade mną. Tu. To jest lista osób, które się wpisały. I te numerki sobie zapamiętajcie, bo tyle w razie co, jak coś się nie zgadza, też mi napiszcie. Wszyscy chcemy, żeby to było sprawiedliwe i żeby każdy wygrał. Zasady były dość proste. Można na przykład, jak wylosujecie zdjęcie z Bobkiem, a nie chcecie zdjęcia z Bobkiem, to mówicie, że macie w dupie tą nagrodę i że albo chcecie zwrot tej skrzynki, czy tam jednej rzeczy, albo następny los, czyli niejako możesz wygrać dalej tym losem coś, ewentualnie ten los przejdzie na kolejną nową loterię. Bo są rzeczy, których no, nie chciałby nikt dostać. Na przykład, nie wiem, ktoś nigdy nie grał w Tibie i na chuj mu te Tibia końsy. No, równie dobrze może powiedzieć, że mam przesłać na cele charytatywne je, czy cokolwiek innego. To jest wasza nagroda, wszystko możecie z nią zrobić, naprawdę. Wiem, że niektóre nagrody są warte 4 centy, więc nie warte nawet zachodu wysyłania. Wszystko jest warte zachodu wysyłania. Ale dla niektórych, wiecie, oni mają kosy i tak. Dobra, koniec pierdolenia na temat loterii. Będzie. Wiem, obiecałem, że to będzie przed świętami, w święta, po świętach, przed Nowym Rokiem. Obiecuję, że będzie, ale no ja muszę zebrać ludzi, no. Muszę zebrać ludzi i to jest największy problem. A to, co chciałem pokazać na końcu, to jest to, co odznaki, czyli ostatnio robiłem booster, opening booster packów. Co widać tutaj, że mam trochę tych kart mi się nazbierało, jakichś syfiastych. W ogóle mam pełno gier, w których mogę zdobyć karty. O, tu mam już parę odznak. Mogę zdobyć karty, tylko no, trzeba by było w nie pograć. Jeżeli chcecie, żebym pograł w te gry, które są super, to napiszcie. Możecie sobie wejść na mój profil, zobaczyć, jakie mam gry i powiedzieć: Bobek, zagraj w tę grę, ona jest super! Nigdy w nią nie grałem, nigdy jej nie usłyszałem, nigdy nie grał, zagraj ją, będzie genialnie. No to wtedy mówię: dobra, spróbuję. A tak to na razie pokażę wam, jak się robi te odznaki. Zbiera się te karty. Tutaj sobie kupiłem te karty po taniości. Polecam kupować nie te, które ktoś sprzedaje, tylko kupować po najtańszej cenie, jakieś 5-6 centów, 4 max. I tyle, no. I mamy te 6 kart, każdej mamy w sumie po 2, ja kupiłem. Więc teraz już mogę skończyć tą swoją odznakę, bo odznaki możemy robić do 5 poziomu. No i są tam jakieś odznaki specjalne, typu te Summer Sale albo coś, co można w nieskończoność robić. Co jest pojebane, bo ludzie robią po parę dziesiąt tych levelów. No dobra, pokażę wam, jak się wydwarza odznakę, bo nie każdy się tym interesuje i nie każdy wie, jak to działa. Czyli naciskamy wytwórz odznakę. Dostajemy 100 punktów doświadczenia do konta, czyli nasze konto leveluje. No i dostaliśmy 3 itemy, czyli dostaliśmy odznakę, wytworzyliśmy, dostaliśmy tło. Dostaliśmy tego ikonkę, tego Prudasa tutaj. I dostaliśmy jeszcze tą kartę z tej zimowej edycji. Najczęściej, jak nie ma jakichś zimowych edycji czy czegoś takiego, to dostaje się zniżki na gry. Oczywiście te gry, które nikt nigdy nie grał i nikt nigdy o nich nie słyszał, więc są genialne. I kosztują po 20 euro. No ale Gaben to grupa z Gaben wie, co robi. No i dostaliśmy to tło, tą ikonkę, okej. Wytworzyliśmy odznakę, mamy 4 poziom tej odznaki, no i robimy ostatni, 5 poziom tej odznaki naszej. Pyk. Karty się mielą. No i koszmar dostaliśmy. No i dokładnie to te same itemy dostaliśmy oprócz tej karty. Mystery kart i same niewiadome, o, to może być ciekawe. O, dostaliśmy premię też za nowy poziom, czyli 5 slotów tych do listy znajomych. Super. Super. Naprawdę, Gaben. Te levele to jest mistrzostwo. Te levele to jest... Tyle można odblokować. No dobra, no to zrobiliśmy tą odznakę. Już niestety nie możemy robić dalej, jak widać. Ta oznaka uzyskała maksymalny poziom. Więc musimy wejść z powrotem w odznaki. I zrobić foliową. To będzie moja pierwsza foliowa odznaka. Kupiłem te karty chyba po 5 czy 6 centów. Bo nikt w tę grę nie gra. Ja ją bardzo lubię, bo to jest Knight and Merchant. To jest bardzo fajna gra strategiczna. Ale stara gra strategiczna. Także no
nie każdy w nią gra, nie każdy ją lubi. Ja ją lubię, mam tu nawet 20 godzin w nią zagrane. Także bardzo fajna gra. No i zróbmy sobie tą foliową odznakę. Ciekawe, co się za foliową odznakę dostaje, bo tyle samo doświadczenia dostajesz. Także mam nadzieję, że jakieś super ekstra itemy, bo jak nie, no to... To foliowe odznaki się różnią tym, że są foliowe i to wszystko. To nawet nie ma żadnej jakości lepszej. Są te same obrazki, tylko że w szarym czymś. No dobra. Zróbmy to. No, przemieliło. No i dostaliśmy dokładnie to samo, czyli tło. Dostaliśmy ikonkę. Ta ikonka najprawdopodobniej będzie do wymiany, ponieważ ja ikonki wszystkie z tej gry mam. Więc... albo nie do wymiany, co ja gadam, do loterii. Do loterii będzie. No, więc będzie można wygrać takiego oto górnika. No i dostaliśmy jakąś tam kartę, znowu kolejną, którą pewnie trzeba jak najszybciej sprzedać, albo już się nie opłaca. W ogóle nie opłaca wam się... Nie polecam sprzedawać tych kart za 5, za 4 centy. No nie polecam, bo polecam już wtedy pozbierać je, potrzymać je na tym koncie nawet przez rok i wtedy sprzedać za te 10-12 centów, jak ktoś będzie chciał. Bo one chyba raczej nie znikają, ale chyba, głowy nie dam. Bo Gaben to robi różne pojebane rzeczy. No to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Loteria... A, i jeszcze w podsumowaniu miałem powiedzieć, że najlepszy film, który miał najwięcej wyświetleń, to oczywiście nie mój, tylko Jarosław Pasza-Jeżąbkowski, który zrobił u mnie 213 wyświetleń i opisując, że jestem, że mam tak trzymać. Więc tak będę trzymał i spróbujemy dojść do grudnia 2016 roku, jak nam żadne bomby na łeb nie spadną i damy radę, to będzie fajnie. I jeszcze wam na koniec pokażę moje wszystkie ukończone uprawnienia. Completed. Weźmy Completed. Mamy pierwszy poziom foliowej oznaki United Merchants. Piąty poziom Strongholda. Jakiś lider społeczności. Tu trzeba było zrobić jakieś tam rzeczy. Też się dostaje punkty doświadczenia, więc to jest fajne. W razie co, jak ktoś ma na przykład jakieś konto gówniane, to robi sobie to tego lidera społeczności i może już dostawać karty, bo chyba żeby dostawać te karty, bo wielu pewnie z was ma problem, żeby dostawać te karty musicie mieć chyba ponad trzeci poziom albo ponad piąty poziom, żeby móc po prostu je dostawać, żeby nie było tak, że tworzysz konto, bierzesz super karty, potem sobie je wysyłasz po pół roku i masz kasiorkę. Money. Tu z jakiejś tej właśnie potwornej letniej odznaki, to zrobiłem dwie chyba. A nie, to odznaka za osiągnięcie. A to za 250 tysięcy leveli, a to odznaka za tego piątego poziomu, zrobimy sobie piąty poziom, a może było w nieskończoność, ludzie mają po 60. Tu za lata służby, to 12 czerwca wbiłem 5 lat służby, także już mam 5 lat te konto Steam. Stellari mam piąty poziom, Night and Merchants mam pierwszy. Czyli foliową mam pierwszy i tą zwykłą też mam pierwszy, ale pewnie zrobię kiedyś piąty, bo Gaben zrobił takie chujowe te, jak to się mówi, promocje, że wolę wydawać na te karty i na odznaki niż na cokolwiek innego. No, z Warbanda mam piąty poziom, z Defi Gravity to w ogóle zrobiłem tak randomowo. O, mam kartę, a to kupię więcej, o to kupiłem, zrobiłem. No i piąty poziom z tego, z CS-a. Jeszcze jakiegoś uczestnika aukcji, jeszcze jakieś coś tam. Byłem w zespole fioletowym i tyle w sumie. No i że mam ponad 100 gier, z czego grałem w parę z nich. Są moje ulubione gry. Mam tyle gier. Jeszcze jakieś mam dzielone z kimś. Tak. Nagram film o tym, jak zrobić, żeby móc się podzielić z kimś swoimi grami ze Steama, bo widzę, że bardzo wielu ludzi ma z tym problem. A na razie się z wami żegnam. To był taki pierdolenie o Chopinie Bobka. No ale co zrobić, trzeba było powiedzieć parę szorstkich i ciepłych słów do tej kamerki, czy tam do tego, do was. No. To także tyle. Pozdrawiam i zalania pały w nowym roku. Ale to tak fest pały, że jak się obudzicie w nowym roku, to nie będziecie pamiętać, co było w poprzednim. Oby. Pozdrawiam.